Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie w tą piękną niedzielę. Mam dla was do rozdania takiego pięknego flipknife'a i emeczkę o łącznej wartości 1200 zł. Te dwa skiny. Jak chcesz oczywiście dołączyć do giveawaya, no to link w przypiętym komentarzu, bądź na skinsforfree.pl, wpłacasz 15 zł na case haga i masz oczywiście możliwość dołączenia do takiego giveawaya. No i oczywiście możesz sobie zakręcić skrzyneczką, jak masz oczywiście ochotę i jesteś osobą pełnoletnią, to logujesz się z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik, no i tutaj dajmy na to, jakbyś bliki chciał załadować, no to wpisujesz kod CROXY przez 2x i prócz tego 10% więcej dostajesz i dwie skrzyneczki na start za free, a jakbyś chciał dajmy na to sobie doładować jeszcze pitos, no to dajmy na to, możesz sobie jeszcze tutaj darmowe skrzynki zdobyć. Jak wpłacisz 200, to aż 12 takich skrzyneczek masz do otworzenia. A my mamy 5000 i lecimy od razu tutaj z jakąś bitewką fajną. Trzeba czymś zakręcić generalnie, no kurczę, szykuje się bardzo ciekawy odcineczek, bo wrzucę od razu tutaj skrzyneczkę Tommy Tomato w sztukach 3. Do tego tutaj tą skrzynkę za 600, która no lubi tutaj sypnąć fajnym skinem, ale zazwyczaj nie dla mnie, więc mam nadzieję, że dzisiaj to zmieni. Może nie przesadzajmy na początek i tą skrzyneczkę sobie usuńmy. Taka bitwa za niecałe 3 koła, bot troll, zobaczmy jak nam pójdzie. Oczywiście gra jest na stronie, możemy wbijać level, za który potem możemy odbierać sobie daily skrzynki codziennie za free. Otworzę sobie jakąś skrzyneczkę, żeby tutaj mój budżet wspomóc. No i oczywiście cashback możemy sobie zwiększać, im więcej oczywiście gramy, no to ten cashback będzie większy i możemy go w dowolnym momencie sobie odebrać. No tu myślałem, że moje te shadowki będą ciut więcej warte niż ten AK Case Hardeneta, to i tak jest taki, no dosyć mid stan, ale tutaj jeszcze awupa za 300 wypona dla mojego przeciwnika. No skrzynki za 600 zostały, więc oczekuję tutaj, no właśnie, Ikarusa na przykład, 2300 zł, no i w tym momencie bardzo fajna przewaga nam się kreuje, no i ta bitwa już nie może być przegrana, w tym momencie wychodzimy na bardzo fajny plus 6000. Udało nam się wygrać, więc bardzo dobrze, oczywiście tutaj, no ten piękny giveaway widnieje, zapraszam do dołączenia na scyzoryk od wuja, bardzo ładna kosa, generalnie jestem fanem freehandów, więc jak ja wybieram kosy dla was, które chcę wam rozdać, no to też patrzę, jakie mi się podobają, tak? Jakie po prostu ja sam chciałbym dostać, więc no tutaj doceń to, tak? Otworzymy sobie następną tutaj skrzyneczkę za level, master, skrzynia i mamy tutaj emeczkę. Oczywiście te skrzynki, jak bijemy level i odblokujemy je, no to możemy sobie codziennie za free odbierać i codziennie możemy skiny za darmo dostać. 9400, taki nasz budżet dalszy, więc no tutaj możemy już sympatycznie właśnie zakręcić skrzynką Witchcraft. 3 takie, do tego dorzućmy, co możemy dorzucić? Skrzyneczkę Nitra, bitwa za 5 koła. Zobaczmy teraz, tylko weźmy 3 osoby i weźmy underdoga i zobaczmy, jak tutaj ta skrzyneczka Nitra nam pokaże na tym underdogu, no ale to jest skrzynia Witchcraft, no to jest skrzynia tylko o połowę tańsza, tak? Więc można o tym zapominać, te rękawice dla nas, auk za 2 koła. Okej, no ta MK 500 zł, więc jest to przewaga minimalna na koncie, fajna, no ale tutaj 800 print stream. No patrz, no jak ma mi najmniej dawać, to mi daje najwięcej zawsze. Nie podoba mi się to. No i skrzynia Nitra musi coś tutaj dla tego bota rzucić o wartości co... O kurka! Powiem wam tak! Rozbiłem bank! Rozbiłem bank stary dzisiaj! 22 tysiące! No ta meduza za 10 koła, no to jest taki game changer stary. No i zobacz, no tutaj case hack chyba widzi, case hack widzi, że ja dla widza rozdaję, z widzem się dzielę, no to mi tutaj meduskę sypnę, no powiem tak, no 26 koła stary, no jestem w szoku. Mieliśmy ile? Z 5? Niecałe 5 koła? I taki profit stary, taki profit chwilę. No fantastycznie, no ale no nie można zapominać o tym, że na poprzednim odcinku przegrałem 30 koła, więc to nie jest tak, że zawsze oddaję, tak? No raz zabiera, raz oddaję, więc tutaj no prawie odbiliśmy to, co przegrałem ostatnio, więc no i on tutaj zarzucił skrzynkę Kingdom w sztukach, dajmy na to 3. Do tego no ja bym tutaj dorzucił Nitra w sztukach 2. No i tutaj coś z tych skrzynek premium, na przykład Pidgelot, Countersnood. Dobra, zróbmy coś takiego. Już nie będą wszystkie te skrzynki. 10 tysięcy złotych, stary, taka bitwa. Bierzemy ją na dwie osoby i zobaczmy. Wybieramy antyterror. No ja już się tak przyzwyczaiłem, że
zazwyczaj po antygram, jak gram bitwę 2x2. No i zobaczmy, pierwsze otwarcie z księgi Kingdom 170, przepraszam bardzo, złotych, pierwsze otwarcie, no dla nas tak, no tak średnio bym powiedział, takie puste dosyć. Tutaj mamy Kałaszka, no Neon Revolution, to nie są te skiny, które tutaj coś nam robią, tak? Ale ważne jest to, że moi przeciwnicy nie uświadczyli jakiegoś wyniesienia, tak? Że tutaj nie było jakiejś jednej droższej kosy albo coś z tej skrzynki. No ale właśnie, no to skrzynia Nitra, no tak być nie może, stary, no co tu się dzieje? No to nie tak miało wyglądać, tak? No tutaj łącznie mamy 11 koła, stratę mamy 6 koła, więc no tutaj będzie naprawdę ciężko do tej bitwy wrócić, no chyba, że te skrzynki trzy ostatnie rzucą taki banger, że tutaj byśmy się odkuli za wszystkie czasy. 2000, Kałaś Fuel Injector, Factory New, kolejne otwarcie. No Fire Serpent niestety dla mojego przeciwnika. No mają 18 koła, no to jest 6 koła strat. No ja nie wierzę, żeby tutaj coś się zadziało na naszą korzyść, chociaż czekaj się. Dobra, uznajmy, że było close. Było naprawdę bardzo, ale to bardzo close. 126-133. Przegraliśmy o różnicę 7 zł, stary, 7 zł przegraliśmy. Bitwa, no ja nie mogę, tu łącznie było 40 koła ponad do wyjęcia. No, no niestety, ostatnią bitwę sobie zrobię, 15 koła mi zostało. Więc no ja bym tutaj na sam koniec zakręcił tylko skrzynką Casehawk. I niech to będzie bitwa z kategorii All-in 14 tysięcy złotych. No mam nadzieję, że to przedsięwzięcie nam się opłaci, bo jak nie, no to będzie mi bardzo przykro. No ale przynajmniej widz coś do wygrania ma. A, czy ja powiedziałem o giveaway na dzisiejszym filmie? Chyba nie powiedziałem, więc jak chcesz wygrać skina na dzisiejszym filmie, no to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz. No i właśnie użyj go do Croxy na Casehawku, ale to ci pokazałem wszystko, więc zobaczmy, jak tutaj te Casehawki zechcą nam... Czy w ogóle zechcą nam coś dać, tak? 800 zł, Marble Fade'y, no to nie są skiny, po które przyszedłem, tak? No tutaj mamy AK X-Ray, ale to jest niecałe 2000, no ja liczę, że tutaj spadnie coś, co faktycznie da nam profit, jakiś taki duży z tej skrzynki Casehawk, no bo póki co nie dość, że przegrywamy, no to jeszcze będzie bitwa na minus, no ale ten Karambi Tiger tu, no rozwija nam bank, dzięki czemu 20 koło udało nam się wygrać. Dziękuję serdecznie za oglądanie, przypominam skinsforfree.pl, link oczywiście również w przypiętym komentarzu do giveawaya i zapraszam, dołączajcie.